Dzień dobry! Matylda ma sukienkę, ma uszka mini. Możecie zgadnąć, gdzie jedziemy? Do Disneya. Jedziemy dzisiaj do Magic Kingdom, do Disney World Magic Kingdom. No i będziemy zwiedzać kogo? Bo Elsa i Anna już widzieliśmy, so myślę, że dzisiaj będą inne księżniczki. Little Mermaid będzie Winnie the Pooh, może będzie Peter Pan, Piotruś Pan i tak dalej. Mamy nowe okulary, jak widzicie, zainspirowany tym TV show The Serpent, on miał bardzo podobne, ale lata 70 te sprawy. No ale widzicie, wstałam w pół do piątej, bo musiałam trochę popracować. Jestem padnięta w pół do piątej. Jak mówię, no po prostu. Tak? Okay, what do you want to say, kiddo? What? I said don't you need to say it to the camera, don't you want? What do you want to say to golf ball? Oh, golf ball. What else do you want to say to the camera? Nothing. Okay. No, 4:30 to nie jest najlepsza pora, żeby wstać, jak wiesz, cały dzień będziesz chodzić, biegać i tak dalej w parku. No ale dużo kawki, dużo emocji na pewno będzie. Wiem, że dzisiaj jak pójdę spać, to będę spała. No i taki plan na dzisiaj. Cieszę się, że mogę was zabrać ze sobą. A jak wiecie, my uwielbiamy wszystko Disney. Zrobiliśmy sporo research, co zjeść, co zobaczyć, co warto, gdzie najpierw iść, i naprawdę super sprawa. Jesteśmy bardzo wcześnie, jak widać, właśnie wjechaliśmy. Ja się miałam 15 minut drzemki. No i parkujemy. Co jest ciekawe, jest, że normalnie, pamiętam, ten parking był pełny. Jesteśmy w Disney World, tak. Ja, tam za... Tutaj gdzieś zaparkowaliśmy ostatnio. Jesteśmy bardzo blisko, ale żeby się dostać do Magic Kingdom, trzeba wziąć albo autobus, albo train, albo tam są różne rzeczy. To tutaj, o, jeszcze nam powiedzą, gdzie mamy iść. Tutaj doszliśmy do monorail. A każdy ma swój numerek, gdzie siedzieć. What color is our train? Matylda dzisiaj ma swój welon i mieszka mini i sukienusie. What? North Carolina. Oh. Ha ha ha. Magic Kingdom. We understand food remains seated for the health and safety of everyone. We do require that you take over those face coverings properly at all times while on board the monorail. Thank you. Fairies when they sing and dance. Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty. No, jesteśmy! Hello! Ja mam mapę. Ty masz mapę. Jesteśmy. Tak wygląda Main Street USA. Muzyka gra, jak widać, jest dużo ludzi. My jesteśmy tuż przed otwarciem, czy tuż po otwarciu w sumie. No i jeszcze nie ma dużo ludzi, ale super. Ja potrzebowałam kawę i chyba tutaj wszyscy się śpieszyli dzisiaj rano. Ale szybko to leci. Uj. Dobra, ja trochę już ożyłam, bo zjadłam i napiłam się kawę. Jesteśmy teraz w Peter Pan. Zawsze są tłumy tutaj, a dzisiaj jest tylko 20 minut. Ale szybko to idzie. My w sumie cały czas idziemy. Już widać statki. Tak wyglądają te statki. Super. Gets me down, city of mine. How I love this city of mine.
gets me down, yeah. I was born in the city, I was raised in the edges, my pop work is like... Tutaj jest właśnie ta kolejka. Tutaj jest Small World, tam byliśmy ostatnio. A pójdziemy za chwilkę, ale chcemy najpierw zahaczyć te... Chcemy najpierw zahaczyć te bardziej popularne, nie wiem, atrakcje, bo teraz nadal jest trochę mniej ludzi, jak widać za mną. A tutaj podobno najładniejsza toaleta w całym parku, bo tutaj jest Rapunzel's Castle, czy Tower, przepraszam, gdzie... What's Rapunzel? Rozpuszczka? You know, the German, po niemiecku Rapunzel jest cabbage. Naprawdę? Yeah. Aha. No i tutaj jakby całe wydekorowane jakby po tym filmie i podobno ta toaleta jest najładniejsza. Idziemy tutaj. Here rests Walter R. Bender. He rode to glory on a fender. Here lies good old Fred. A great big rock fell on his head. At peaceful rest lies brother Claude, planted here beneath this sod. Oh, and dear sweet Leota, beloved by all, in regions beyond now, but having a ball. Tutaj wchodzimy do Splash Mountain. Tutaj jest kolejka tak na 20 minut, pół godziny. To jest Johnny Matilda. No. Myślę, że będzie mega ciekawie. Matilda była tak na styk, bo trzeba być 40 inches? What's inches in Polish? Cal? Cali? No i ona była tak milimetr. I by już nie mogła iść. So, myślę, że będzie mega fajnie. No i to jest taki jej prawdziwy, taki dorosły ride. To się nazywa Splash Mountain. To nie ma szans, żebym nagrywała, ale będzie fajnie. Oh no! Silly, do you want me to hold your ears? Okay. Okay. Wow! I teraz idziemy w górę. To looks like so much fun. Whoa! No, już jesteśmy po. Yeah, you did such a good job. That was awesome. To ci się podobało? Tak, robiliśmy tak. Potem pium, tak? Fajnie było. Uh-oh, I think there's one more. One more little one. Don't worry, your body feels so tired to get out of bed. You put your heart on a letter to chase it away. Got sun, and it's all because of you. Hey, what's gonna give? W naszej show robimy małą przerwę na prowizję. Wzięliśmy ze sobą kilka przekąsek i wodę, albo tutaj można. Bo nie można się spotykać z Mickey, Minnie i tak dalej. Są parady i widać tutaj ludzi, którzy ogarniają ludzi, żeby już nie chodzili. I zaraz będzie parada. Po prostu, wow. Jest tutaj knajpka Gaston's. Ostatnio byliśmy na Cinnamon Rolls tutaj.
jak Matylda była mała. A teraz idziemy do Little Mermaid. Hi Ariel! I wchodzimy. Co mi się bardzo podoba tutaj jest, że jak się wczeka w kolejce, to wszystko jest tak zorganizowane, że non-stop się patrzysz tu czy tam, jest milion detali. I to bardzo szybko mija, mimo to, że jest 20 minut czekania. No mimo, że jest 20 minut czekania lub dłużej lub krócej, to zawsze jest coś, co do oglądania, do sprawdzania i to jest mega fajne. No i szybciutko, to nie było 20 minut, nie? To było po prostu siu, szybciutko. No i tutaj wchodzimy. To był, this was Matilda's first ride, right? To był Matyldy pierwszy raz, jak byliśmy w Disney World, to tutaj była. Super. Usiedliśmy sobie tutaj na niby na schodku, a mamy taki widok do lunchu. Zamówiliśmy jedzenie, tutaj jest Fryer Nox, to się nazywa. I właśnie. A ja mam coś. Tak, co masz tutaj? Maseczkę. Taka rękawiczka. Piękna jest. No, truskawki jemy i jedzenie, które bardzo dużo osób tam nam polecało. Jak mówię, no taki widok. Super. Jak wygląda nasze jedzenie? $20. Ale to jest Buffalo Chicken Tater Tots. Dla Matyldy mandarynkę, to i mac and cheese. I woda taka malutka. To było w jednym zestawie za $7. A to bardzo dużo osób polecało. No, to Buffalo Chicken, John. Yeah, they sprinkled blue cheese, so I gave you all my blue cheese and stuff. No i na deser. Po lunchu chcemy spróbować takiego muffina. To jest Grey Stuff z filmu Beauty and the Beast. Try the Grey Stuff, it's delicious! I think it's white chocolate. Yeah. Do you want it? Yeah, you can have it. And then I will eat the type thing. Mommy mac and cheese? No. Matylda ma nam zasnąć teraz trochę, bo jest bardzo zmęczona, ewidentnie jest bardzo zmęczona. Tu sobie spacerujemy. John, tata of the year, ją nosi, a my idziemy tutaj. Taki widok. Tak, Gaston. It's Moana. What's wrong with that? Do you see Moana? And it's
Is that Aladdin? Look! And Mary Poppins! Mary Poppins! Same one. Hi, Tigger! No już, John has a coffee mustache. Kupiliśmy sobie kolejną kawę, bo jak mówiłam, dzisiaj ciężki dzień dla nas wszystkich. Matylda nam zasnęła, tutaj sobie robimy godzinną przerwę. No i poszukujemy uszka dla mnie, takie amerykańskie. Expert tip. What's the expert tip? Przerwy. Przerwy, tak. No, ja kupiłam sobie uszka. John mnie trochę namówił, ja chciałam takie amerykańskie, ale John mnie namówił, żeby... Nie są amerykańskie. Żeby te kupić. Przez to, że teraz jest ten kwiatkowy festiwal Epcot. Wiosnowy? Wiosna, no. No i pomyślałam, że nawet są fajne. Bo Justyna jest mój kwiatusz. It's weird if you don't get me. It's weird if you don't get me. We'll edit that. Ciekawe, to jest w środku, jest wszystko tak piracko i ciekawie do oglądania. Tak wygląda wyjście na ten. Znowu mamy pierwsze miejsce tutaj. Będziemy pierwsi. Tutaj będziemy czekać, żeby zobaczyć Kubusia Puchatka. Mówi pół godziny, ale szybciej te kolejki idą. Famous last words. Mamy tutaj kolejną rzecz, co pani nam polecała. To jest coś takiego, to ma przypominać tego kotka z Alice in Wonderland. No i tak to wygląda. Smacznego, tak? Będziemy wszyscy się dzielić i do tego mleko. Tutaj właśnie czekamy w kolejce, a tutaj są właśnie takie do czytania książeczki. Różne elementy do oglądania, naprawdę spoko. Chodzimy i tutaj jest roller coaster, gdzie idziemy. I też do Dumbo. Dumbo! Yeah. A
to najbardziej się cieszę od roller coaster. To jest trochę taka kolejka, ale nie jest za długa, jest okej. No jeszcze kilka minut w kolejce i zaraz będziemy na tym rollercoaster. Znowu jesteśmy w tej samej kolejce, bo Matylda stwierdziła, że jeszcze raz idziemy na rollercoaster. Bardzo tatusiem tym razem będzie siedziała. No, a ja się... Odpoczywam. What? Odpoczywasz. Tak, ja odpoczywam na rollercoaster. Nie, dobrze, że linia nie... że kolejka nie była taka długa. Co sądzicie o moich uszkach? No i tuż obok Goofy jest Dumbo. I przechodzisz przez taki namiot cyrkowy. No i tutaj jest Dumbo. Super. I znowu bez kolejki. Wiem, że czasami wygląda, jak tutaj by były tłumy, ale naprawdę jest mało ludzi w porównaniu do innych. O-o. I've been feeling this way for far too long, and now you're gone. Took me away from all of my fears. Who's that? The stepsisters. My butt was not too big. You know I get the smallest bus I can find. See, don't be mean to Cinderella, right? No, no, no. Oh, thank you. No tutaj jesteśmy w takim pomieszczeniu, dali nam takie okulary 3D i czekamy, żeby tutaj ten pokój się wypełnił. Chyba będzie jakaś muzyka, co? Feel our magic. I think so. Music. Ready? Want to sit in the middle? I think we have to go all the way down, right? Yeah, but I meant like... Oh, hi, everybody! Sure. This row? Sure. Go ahead and pick a row you want. Oh, gosh! Being a stage manager sure is fun! Kolejna rzecz do spróbowania to jest spicy chicken and waffle. To jest bardzo popularne. Do tego dostaliśmy takie chipsy. No jest tak gorąco, że taka zimna cola. No. Kolejny roller coaster. Train roller coaster. Jedziemy. Matylda, dwie minuty temu, opa, jestem zmęczona. Teraz jak się dowiedziała, że jest wystarczająco wysoka na ten roller coaster, bo patrzcie ile energii. Pokémona to ma, John! Pokémona to ma! Jeśli chcecie wiedzieć z ciekawości, ten plexi to jest nowość. Kiedyś nie było tego plexi. Nie dotykam! No i znowu tutaj jest w środku. Tak fajnie i ciekawie. Dużo się dzieje. No i dużo się chodzi. Podobno ta kolejka jest 20 minut. To po prostu w sumie przez 20 minut chodzisz powoli. I sobie zwiedzasz.
patrzy się na takie detale, czytasz sobie to i tak dalej. O, coś ciekawego. O, it's going, it's going, it's going! Do you see Daddy? Super fast! That's okay, I stepped on you before, I'm sorry. Ooh, it's coming! It's coming! And then go bloop! Do it again! Jedną z ostatnich rzeczy, co inni vlogerzy przekazują, jest, żeby spróbować te spring rollsy. Jeden jest pepperoni, a drugi jest... Cheeseburger. Podobno są pyszne. No i te smaki były, jeden był pepperoni, drugi był cheeseburger i mi smakował pepperoni bardziej. John? Tak. Pepperoni lepsze. Jakbyście byli, to polecamy bardziej. No, dobra, ostatnia rzecz, co robimy i lecimy z powrotem do domu, co? Matylda? Nie idziemy do domu? No i tutaj jest ten Tomorrowland. That's what it looks like. What? Spaceship ride is already closed. Yeah. Oh. Yeah. And then that's it, and then we have to go, right? That's right, that's Buzz Lightyear. There he is, the sworn enemy of the Galactic Alliance, the evil emperor. I tutaj nie wiem, czy widać, nie widać. Tutaj jest, o, kolejka, żeby zrobić sobie zdjęcie z Mickey i z Walt Disney, takie ikonowe miejsce. Super, ja jestem pod wrażeniem, jak oni to ogarniają. No to jest, już jest czas, żeby wyjść. Obiecaliśmy Matyldzie, bo Matylda była super dzisiaj, słuchała się, nie płakała, ładnie jadła. Byłaś grzeczna, ty zawsze jesteś grzeczna, wiesz? Obiecaliśmy Matyldzie, że może wybrać jedną rzecz w sklepach. Te sklepy są wszędzie. To tak trochę... W sumie rodzice są trochę zmuszeni do kupowania coś dla dzieci. Ale zobaczymy, co tutaj Matylda wybierze. Matylda wybrała sobie prezent, koronę, tak? O, brawo. Ty zobaczycie, jak wyglądasz? Do you like it? Oh, it's so beautiful, super. Super. Oh, it looks so pretty. Matylda ma swoją koronę. No i idziemy. Zmęczeni, spłukani finansowo rodzice wracają do domu, już niedługo do Polski, ale zadowolone jedno dziecko, drugie dziecko z dziadkami też szalało, wysyłali nam zdjęcia, dzisiaj były upały,
Wchodzimy w chmurę. Bubbles. Wysyłali nam zdjęcia. Było upalnie dzisiaj, to Emcia szalała w takim mini baseniku w ogródku dziadków, że też się fajnie bawiła. Dnia. Oprócz tego, że Miki nas zaskoczył i pomachał nam, to jedziemy nie pociągiem, tylko boat do samochodu. No kochani, może z takimi pięknymi widokami ja zakończę ten nasz dzisiejszy vlog z Magic Kingdom, z Disney World. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Wiem, że dużo się działo. Dla nas to są wspomnienia na lata. Matylda bardzo fajnie się bawiła. My też, ewidentnie też się dobrze bawiliśmy. Jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Też jak macie okazję zwiedzać Disney World, to naprawdę bardzo polecam. Fantastyczny czas i jak mówię, wspomnienia do końca życia. No i jak zawsze, kochani, Matylda i ja, i nasza baby Emma i John życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! I love you guys so much. You guys are my favorite. And Emma, I miss her. She'll be here next time.